Witam Was, kochani, wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę być dzisiaj z Wami na nabożeństwie. Jak mawiał Dawid, uradowałem się, gdy mi powiedziano, że do domu Pana pójdziemy. I myślę, że w Waszych sercach jest ta radość, że możemy tutaj dzisiaj być, że możemy się wspólnie budować Bożym Słowem, wspólnie razem wychwalać naszego Boga i dziękować Mu za doświadczenia każdego dnia. Dziękuję za przeprowadzenie lekcji bratu Rejmundowi. Wierzę, że cenne i wspaniałe myśli padły i zasiały się w naszych sercach. Obyśmy żyli ze Słowem Bożym każdego dnia. Kochani, przywożę Wam pozdrowienia również ze zboru bielskiego. I jak pozwolicie, to zabiorę Wasze do mojego zboru. Dziękuję bardzo. Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem słowem rozczarowanie. Rozczarowanie jako emocja, jako stan ducha. Jest wiele słów pokrewnych. Czary, oczarować, zaczarować. Ale jak wiemy, Słowo Boże jasno wypowiada się przeciwko wszelkim praktykom związanym z czarowaniem. I choć dla wielu osób może się wydawać, że pytanie albo czytanie horoskopów, jakieś wróżenie z kart, czy gdzieś zaciąganie jakiejś rady u wróżek co do swojego życia, co do przyszłości jest nieszkodliwe, może być jakieś zabawne, to jednak, jak powiedziałem, Słowo Boże jednoznacznie wypowiada się przeciwko takim praktykom. W Księdze Izajasza, w 8 rozdziale, w wersecie 19, Bóg zadaje takie pytanie. Czy mój lud ma się radzić umarłych w sprawie żywych, którzy tylko szepczą i mruczą? Czy mój lud nie ma się radzić swojego Boga? I tak naprawdę, kochani, gdy czytamy Słowo Boże, dowiadujemy się, że wielokrotnie ludzie mieli problem z tym, kogo pytać o przyszłość. W drugiej Księdze Królewskiej, w 1 rozdziale, zaraz na początku, przeczytamy historię króla Ahazjasza, króla izraelskiego, który pewnego razu miał pewien wypadek, wypadł z balkonu, zachorował i postanowił zaciągnąć rady. Wysyła posłów. Co ciekawe, to był król izraelski. Król, który został powołany do tego, aby prowadzić Boży lud. Król, który został powołany do tego, aby innym mówić o Ewangelii, o zbawieniu, który powinien nauczać innych ludzi. A gdy czytamy tą księgę, zobaczcie, co ten król czyni. W 1 rozdziale, w wersecie 2 przeczytamy: idźcie i dowiedzcie się u Belzebuba, Boga Ekronu, czy wyzdrowieje z tej mojej choroby. Król izraelski, ten, który powinien wychwalać Boga, który powinien go czcić, którego sercu powinna być wdzięczność, postanawia wysłać posłańców do Ekronu. Po drodze owi posłańcy spotykają proroka Eliasza, który zawraca ich z drogi, a poselstwo dla tego króla jest jednoznaczne. Za to, że poszedłeś szukać rady u demonów, na pewno z tej choroby umrzesz. I tak się później dzieje. Czy czary dzisiaj również nie są rozpowszechnione? Czy to wezwanie Pana Boga, abyśmy się trzymali od dala od takich kontaktów, również dzisiaj nie obowiązuje? W Księdze Objawienia, w 21 rozdziale, przeczytamy wielokrotnie o tym, że do nowej ojczyzny, nowej Jerozolimy nie wejdzie nikt, kto czaruje. Jeżeli dzisiaj mamy z tym problem, jeżeli jako chrześcijanie gdzieś zerkamy, tak jak powiedziałem, w horoskopy, wróżenia, musimy odnieść zwycięstwo nad swoimi słabościami. Każdy z nas musi odnieść zwycięstwo. Ale jak tego dokonać? Jak zwyciężyć nad tym, co czasami nas zniewala w taki sposób, że nie widzimy wyjścia? Oczywiście Słowo Boże przychodzi nam tutaj z pomocą i mówi, że zwyciężać możemy jedynie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Że zwycięstwo jest możliwe, ale tylko wtedy, kiedy będzie z nami Jezus. Jeżeli sami staramy się walczyć ze swoimi pokusami i grzechami, to często upadamy. Może przyjść nawet zniechęcenie. Mogą przyjść słowa, że ja już sobie z tym nie dam rady. Jednak jeśli uwierzymy w Chrystusa, jeżeli pójdziemy za Jezusem, to mamy pewność, że któregoś dnia odniesiemy zwycięstwo. Że któregoś dnia staniemy jako zwycięzcy z naszych upadków. Jezus obiecał nam, że w tej walce, walce o nasze serce, o nasze dusze, będzie z nami. Że wyposaży nas we wszelką moc potrzebną nam do życia.
Zostaje nam tylko pytanie, czy my chcemy podążać za Chrystusem, czy chcemy być zwycięzcami. Wiem, że słyszeliście to już nie raz. Idź za Jezusem. Znamy siebie, znamy swoje doświadczenie życiowe, różnimy się swoją wiedzą. Jak w praktyce iść za Jezusem? Co zrobić, aby Jezus stał się najważniejszą postacią mojego życia? Wiecie, ludzie kiedyś słuchali słów apostołów, którzy opowiadali im Ewangelię, którzy mówili im o Bogu, który przebacza, Bogu, który jest miłością, Bogu, który dla każdego z nas ma ofertę przebaczenia. I gdy oni słuchali tych słów, to często na końcu padały słowa: co mamy robić, bracia? Co robić? Apostoł Piotr na takie pytanie odpowiadał: upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Pana Jezusa. Podobne słowa mówił Paweł. Ale też chcę przytoczyć tutaj słowa Pana Jezusa z Ewangelii Marka z 16 rozdziału, werset 16. Przeczytamy tam słowa: kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jezus mówi nam, że jest pewna powinność. Coś, co musimy zrobić, co musi zrobić każdy z nas. A jest nim wiara. Uwierzyć w Jezusa. Ale znów może ktoś dociekliwy powie: ja znam ludzi, którzy wierzą w Jezusa, ale tak naprawdę to ja bym nie chciał mieć z nimi nic wspólnego. Wolę się spotykać z tymi, którzy nie przyznają się do nauki chrześcijańskiej. W dzisiejszym świecie pełnym fałszu, kłamstwa, niektóre pojęcia straciły swoje znaczenie. Niektóre pojęcia zostały tak wypaczone przez kulturę, przez media, przez środowisko, że często trudno się doszukać ich prawdziwego znaczenia, a często stały się tylko pustymi hasłami, sloganami. Co to znaczy iść za Jezusem? Co to znaczy sprawić, że Jezus będzie najważniejszy w moim życiu? Dzięki niech będzie Panu Bogu, że Chrystus zostawił nam swoje słowo. Że, jak bym powiedział, nie zostawił nas sierotami. Że zostawił nam Biblię, w której możemy czytać i rozmyślać. I tak jak dzisiaj mówiliśmy w lekcji, możemy się budować, możemy poznawać naszego Boga. Możemy znajdować odpowiedzi na pytania, które nas dręczą. Skąd jesteśmy, skąd się wzięliśmy, dokąd zmierzamy, dlaczego jest tak, jak jest, jaka czeka nas przyszłość. Biblia uczy o wierze. Biblia nas uczy, czym jest wiara. Wiara to nie tylko jakieś intelektualne przekonanie co do faktów, co do świadomości różnych wydarzeń, ale wiara to sposób postępowania. Jeżeli w coś wierzę, to będę postępował w taki, a nie inny sposób, w zależności od tego, co wyznaję. Wiara musi mnie motywować do podejmowania wyzwań, motywować do wybierania określonych i podejmowania określonych decyzji. A więc wiara, która będzie wypływała z Biblii, będzie mnie motywowała do tego, aby zachowywać to, co w tej Biblii jest napisane. Będzie mnie motywowała do tego, aby zachowywać Boże Słowo. Jeśli wierzę, to będę czynił to, co mówił Jezus. Różne są przykłady wiary. Wiecie, jeśli jesteś wyznawcą futbolu, piłki nożnej, to będziesz się żył i zachowywał tak, jak będziesz po prostu żył tymi wydarzeniami. Będziesz żył wiadomościami dotyczącymi twojej wiary. Składy, drużyny, nowinki, wydarzenia, mecze, gole, statystyki, transfery. Będziesz o tym mówił, będziesz się tym dzielił. Często wśród kibiców padają słowa: ja wierzę, że oni wygrają. Byliśmy tam wiarą. Gdy spotkasz takiego człowieka, który wierzy w swoją drużynę, nie sposób uniknąć tematu rozmowy na temat piłki nożnej. Jeden z kibiców powiedział, że piłka nożna to nie jest sprawa życia i śmierci, to jest coś więcej. Inna wiara, wiara związana z jakimiś doświadczeniami naukowymi. Dzisiaj tak szeroko jest rozpowszechniona wiara w ewolucję, w teorii ewolucji.
Wiara, która jest tak przeciwna Bożemu objawieniu. Dlaczego jest to wiara, a nie nauka? Dlatego, że ona się opiera na założeniach, przypuszczeniach, teoriach i latach zupełnie niedoświadczalnych. Oto gdy wyznawca owej teorii zobaczy na lotnisku samolot, to będzie starał się nas przekonać, że miliony, miliony lat deszczu, gradu, trąb powietrznych, może wybuchów wulkanów spowodowały, że takie cudo znalazło się na tym lotnisku i jeszcze będzie, jeszcze lata do tego. Ale cóż to jest w stosunku do złożoności życia? Cóż to jest, jeżeli człowiek popatrzy na złożoność ludzkiego organizmu? To się to ma tak jak ziarenko piasku do całej ziemi. Jedni to nazywają wiarą, inni hobbym, inni miłością. Wiara w ewolucję nie wnosi nic dobrego w nasze życie. Nie odpowiada na dręczące pytania każdego z nas. A właściwie odpowiada w sposób bezsensowny. Mówi, że naszym początkiem był bezsens i naszym krańcem ma być również bezsens. Przyniosła nam takie dzieci jak rasizm, komunizm, nazizm. Wolę trzymać się od takiej wiary z daleka. To tylko przykłady tego, co funkcjonuje jako wiara, ale nie w sensie biblijnym. W Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, w wersecie 31 przeczytamy jasne wezwanie w Biblii. Uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uwierzyć w Chrystusa. Wiara, do której zachęca nas Biblia, to wiara, która ma swój cel. Chrystus. On jest celem wiary. Jej fundamentem. Chrystus wypełnia pustkę w naszych sercach. I ta wiara ma wyrosnąć na fundamencie Bożego Słowa. Ta wiara ma nas prowadzić do społeczności z Jezusem. To w tej społeczności przyjaźni, akceptacji. Zaczniemy czuć się potrzebni, zaczniemy czuć się wartościowi, zaczniemy patrzeć z nadzieją w przyszłość. Otrzymamy pocieszenie, otrzymamy radość do życia. Biblia zachęca nas do tego, aby nasza wiara była rozumna, była logiczna, była sensowna, aby ona wynikała ze Słowa Bożego, które Bóg i dowodów, które to Słowo dostarcza. Aby nasza wiara wyrosła na niwie Bożego Słowa. Dlatego tak ważną rolę w życiu każdego Bożego dziecka odgrywa Boże Słowo. Jakżeż pięknie opisał je apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków 4:12. Przeczytamy tam taką myśl. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, i stawów, i szpiku, zdolny osądzić zamiary i myśli serca. I choć naprawdę wydaje się, że miecz powinien być skierowany na zewnątrz i często tym mieczem w taki sposób, w ten sposób używamy Słowo Boże na zewnątrz, to jednak ten fragment objawia nam, że miecz dotyczy również naszego wnętrza. Objawia nam to, co jest w moim sercu. Obnaża nasz stan. A w świetle Bożego Słowa nie ma nikogo, kto poczułby się sprawiedliwy. Jednocześnie to Boże Słowo prowadzi nas do rozwiązania naszych problemów. Prowadzi nas i zmusza nas do poszukiwania kogoś, kto nam przebaczy. To zapewni nam przyszłość. To Boże Słowo zaprowadzi nas do stóp Chrystusa. Zaprowadzi nas do Bożego Baranka. Dlatego jeżeli chcesz mieć wiarę w sercu, Bożą wiarę, autentyczną, to koniecznym jest kontakt i spotkanie się z Jezusem Chrystusem w Jego Słowie. Dlatego smutnym jest, że dzisiaj tak wielu chrześcijanom wystarcza słowo pastora, słowo księdza, słowo biskupa czy kogokolwiek innego, którego traktują jako swojego przewodnika, a nie rozwija społeczności i daru z Jezusem Chrystusem. Może ktoś powie, boję się. Kiedyś mówiłem o ludziach, którym podarowałem książkę Wielki Bój.
Człowiek, który przeczytał do połowy, powiedział, że nie jest w stanie się dalej czytać, bo boi się. Oddał mi ją. W tym tygodniu rozmawiałem z osobą, która również otrzymała książkę. Razem z żoną czytają i mówi, że już 2 dni dyskutują i boją się otwierać kolejne karty. Boją się, bo rozumieją, że trzeba będzie coś zmienić w swoim życiu. Trzeba będzie popatrzeć na swoje życie przez Słowo Boże. Ale ja wam powiem, że jeżeli nie jesteś gotowy, aby pójść za Chrystusem, albo inaczej, jeżeli chcesz iść za Chrystusem, to musisz być gotowy na zmiany w swoim życiu. Jeżeli w twoje życie wkroczy Chrystus, to nic nie zostanie takie samo. On wszystko poukłada i przemebluje. Jezus mówił o szerokiej drodze, która wiedzie na zatracenie. I łatwo iść tą szeroką drogą. Łatwo iść, kiedy cię wszyscy otaczają i mówią, chodź z nami, nie musisz się przejmować tym, co jest napisane w tej starożytnej księdze. Chodź z nami w tym kierunku. Ale trudniej jest się sprzeciwić. Trudniej jest powiedzieć, Panie Jezu, Ty kieruj moimi drogami. Wierzę, że Pan Bóg stawia na drodze każdego z nas ludzi, którzy z jednej strony będą nas odciągać od Bożego Słowa i od zbawienia. Takich znajdziemy, ale stawia też ludzi, którzy będą nam mówić, jak wiele wniosło w ich życie, jak wiele wniósł w ich życie Chrystus. Którzy będą mówić, że Słowo Boże jest im tarczą, że Boża obecność jest dla nich ramieniem, że Boże obietnice są dla nich radością. I choć będą mówić, że na tej drodze wąskiej, trudnej jest wiele wyrzeczeń, wiele smutków, to jednak będą mówić, że u kresu czeka zwycięstwo, czeka Jezus. Dla każdego, kto wybiera Chrystusa jako swojego Pana, swojego życia, w liście do Filipian w 1 rozdziale, w wersecie 6 przeczytamy myśl, która powinna nam towarzyszyć wtedy, gdy upadamy. Przeczytamy tam takie słowa, że mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Gdy dzisiaj upadamy, gdy dzisiaj jesteśmy słabi, to mamy tę pewność, że w końcu okażemy się zwycięzcami. Zwycięzcami w Chrystusie. Rozpoczęliśmy to rozważanie od tematu rozczarowanie. Byliście kiedyś rozczarowani? Rozczarowani waszym małżonkiem, waszym przyjacielem, przyjaciółką, bratem, siostrą, pracą, nauką, sytuacją? Przeżywaliście ten smutek? Wiecie, jak to jest? A może teraz ktoś z was przeżywa rozczarowanie postawą drugiej osoby, kiedy nie macie znikąd wsparcia, znikąd pomocy, kiedy zarzucają wam złą motywację? A może byliście kiedyś rozczarowani postawą pastora, starszego zboru, diakona? Jak wielkie rozczarowanie było udziałem ludu Bożego. Pamiętacie tą drogę do Emaus? Gdy uczniowie spotkali Jezusa i w słowach do Niego skierowanych mówili, a myśmy myśleli, że On odkupi Izraela. Jak wielkie rozczarowanie było udziałem Judasza, że Jezus nie chciał zostać królem Izraela, a później był gotowy Go sprzedać. Wielu z nas było, może będzie dopiero rozczarowanych myślą i drogą, na której się znajdują, że idą we właściwą stronę, że podążają za Chrystusem, że znają Jezusa. I tak naprawdę, kochani, jeśli dziś przeżyjemy swoje rozczarowanie co do drogi, którą kroczymy, to dobrze. To znaczy, że Duch Boży działa na nas. To znaczy, że zaczynamy szukać i zadawać pytania i zaczynamy sprawdzać, czy tak się rzeczy mają. Zaczynamy sprawdzać i otwierać Biblię i pytać, dokąd prowadzi droga, którą podążamy.
To znaczy, że Duch Święty zaprasza nas do społeczności ludu wiary. Dlaczego mówię, że to dobrze? Dlatego, że przyjdzie czas, kiedy wielu ludzi, którzy wierzyło, że podążają za Chrystusem, usłyszą straszne słowa. Nie znam was. Ale wtedy już nie będzie nic można zrobić. Tym, którym wydawało się, że podążali za Jezusem, Jezus mówi, nie znam was. I tak naprawdę nie chciałbym, aby ktokolwiek z nas usłyszał te słowa w tym momencie. To dopiero będzie rozczarowanie. Wiecie, najbardziej ranią nas ci, którzy są najbliżej nas. W jakiś sposób jesteśmy odporni na rany, które zadają nam ludzie, z którymi mamy luźniejsze kontakty, którymi nie jesteśmy tak związani emocjonalnie. Myślę, że w jakiś sposób potrafimy radzić sobie z tą sytuacją, potrafimy sobie wytłumaczyć i może, że czegoś nie wiedzą, może przypisujemy im złe motywacje. Gorzej jest z tymi, których obdarzyliśmy zaufaniem, od których spodziewalibyśmy się pomocy w trudnych chwilach. Rany zadane nam przez bliskich goją się najdłużej i najtrudniej je wyleczyć. Ale tylko dzięki Bogu możemy rozpoczynać proces uzdrawiania i proces leczenia. I tak myślę sobie, że gdyby nie Jego obecność, to byłoby to zupełnie niemożliwe. Wiecie, jak łatwo zburzyć spokój domu, zboru? I prawdziwe jest przysłowie, że łatwiej burzyć niż budować. Burzenie jest jakby automatyczne. Budowanie wymaga wysiłku. Jesteście mamami, tatami, dziadkami, dziećmi. I wiecie, jak trudno czasami utrzymać właściwe relacje. Jak wiele to wymaga wysiłku. Wiecie, moje największe rozczarowanie przeżyłem w kościele. Zawiodłem się na pastorze. Zawiodłem się na bracie, siostrze. Czy doświadczyliście takiego nieporozumienia? Doświadczyliście krzywdy, może niesprawiedliwości? Jak to możliwe, zapytacie? A może czasami nadmiernym zaufaniem obdarzamy ludzi, którzy są nam bliscy. Czasami nadużywają swojego zaufania. Czasami popadają w jakąś pychę, jakąś dumę. Czasami krzywdzą nas nieświadomie, a inni celowo uznając, że mają do tego nawet jakieś moralne usprawiedliwienie. Apostoł pisał w liście do Galacjan, jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Tak, byłem rozczarowany postawą moich braci i sióstr, ale z drugiej strony byłem też zbudowany postawą wielu braci i sióstr, serdecznych, życzliwych, którzy, jak mówi takie powiedzenie, chcieliby ci nieba przychylić, ze swojego ujęcia tobie dołożyć. Od jakiegoś czasu jestem w starszym zboru i chciałbym należeć do tej drugiej grupy ludzi. Ale wiem, że wielu też może być rozczarowanych moją postawą. Przykro mi z tego powodu. I chciałbym każdego przeprosić, kto poczuł się rozczarowany, kogo skrzywdziłem. Powiedziałem, że największe rozczarowanie przeżyłem w kościele i doświadczyłem w kościele i ta rana boli najbardziej. Jednak chcę z całą stanowczością też powiedzieć, że nigdy nie zawiodłem się na Panu Bogu. Nigdy nie byłem rozczarowany Bogiem. W Nim znalazłem swoją ostoję, pokój do serca, zawsze ratunek, zawsze zrozumienie, zawsze pomoc. On kocha swój Kościół, On kocha swój lud. I choć są w Nim tacy grzesznicy jak ja, jeśli pragniemy uzdrowienia, może jakiegoś żalu, które nosimy w sercach, to może się to stać tylko w więzi z Chrystusem.
Chciałbym powiedzieć o kilku przykładach z Biblii. Ludzi, którzy mogli być rozczarowani. Pierwszą postacią, która mi się nasunęła, był Mojżesz. Zadałem sobie pytanie, czy on mógł być rozczarowany ludem, który prowadził. Ileż razy występowali przeciwko niemu? Ileż razy szemrali? Ileż razy przychodzili do niego z tym oświadczeniem, po coś nas tu wyprowadził na tą pustynię, abyśmy poginęli? Po coś to zrobił? Występowali przeciwko jego przywództwu, a nawet chcieli go zabić. I pamiętacie tą sytuację, kiedy Pan Bóg mówi, ja wytracę ten lud z ciebie, a tobie tak pobłogosławię, że z ciebie uczynię nowy. A Mojżesz wtedy mówi, Panie, nie tak, lepiej, żebym ja odszedł. Ratuj ten lud. Człowiek, który całe życie oddaje Panu Bogu, którego myślą jest ta nowa ojczyzna, spotkanie z Bogiem. A on modli się za tych, którzy w taki sposób go traktowali. Jakże smutnym było dla niego doświadczenie, kiedy przeciwko jego przywództwu wystąpili jego najbliżsi. Aaron i Miriam, brat i siostra, którzy zakwestionowali jego prawość. I tutaj czytamy, że Bóg musiał interweniować. Czy Mojżesz mógł być rozczarowany ich postawą? Czy płakał gdzieś tam z powodu takiego zachowania? Czy mógł oczekiwać od nich wsparcia? Jaką lekcję wyniósł z tego Mojżesz? W 4 Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale przeczytamy słowa Mojżesza. O Boże, proszę, uzdrów ją. Modlitwę Mojżesza za swoją siostrą, która pokryła się cała trądem. Kolejna postać z Biblii to Hiob. Któż z nas nie zna zmagań Hioba, które przechodził? Utrata majątku, śmierć bliskich, utrata zdrowia i koniec końców, gdy siedzi w popiele, przychodzi jeszcze żona, załamana tym wszystkim, tą samą sytuacją i mówi do niego, złożycz Bogu i umrzyj. Ileż bólu jest w słowach tej kobiety. Ale Mojżesz jest daleki od takiego wyznania. Dlaczego? Dlatego, że zna Boga. Wie, kim jest Bóg, wie, kim jest Jego Zbawiciel i Stwórca. On ma ową niezachwianą wiarę. I on mówi, lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i ostatni nad moim prochem stanie. Mój Odkupiciel żyje. Ja znam mojego Boga. Ja wiem, kim On jest. Choć może teraz tego nie rozumiem, dlaczego tu się wszystko dzieje, ja wiem, kim jest mój Bóg. I wiecie, łatwo jest tak powiedzieć, kiedy nam się wszystko powodzi. Kiedy mamy może dobrą pracę, zabezpieczenie jakieś majątkowe, kiedy mamy zdrowie, ale to człowiek tak mocno dotknięty tragedią. W tym doświadczeniu znajdują go trzej przyjaciele. To są naprawdę jego przyjaciele. Gdy przyszli, aby go pocieszyć, gdy zobaczyli to, co się stało w życiu Hioba, nie mieli żadnych słów. Usiedli przy Hiobie i 7 dni siedzieli z nim w milczeniu. Wiecie, jak to jest, kiedy nie wiemy, co powiedzieć. Jak zmierzyć się smutkiem, tragedią drugiej osoby. Kiedy każde słowo wydaje się bezsensowne. 7 dni siedzieli z Hiobem i trwali w nim jego smutku. Rozmyślali, co mu powiedzieć. Ale gdy zaczęli mówić nierozumne rzeczy o Bogu, o Hiobie. Zaczęli szukać jakiegoś ukrytego grzechu w życiu Hioba. Zaczęli mu wyrządzać
dodatkowy smutek, dodatkowo rozgoryczenie. U końca księgi czytamy, że Bóg rozmawia z Hiobem i Hiob natychmiast korzy się przed Panem Bogiem. Ale w 42 rozdziale, w wersecie 6, przeczytamy jeszcze pewną myśl. Ja chciałbym się na chwileczkę zatrzymać nad relacjami, jakie łączyły Hioba ze jego przyjaciółmi. Oczekiwał od nich pomocy. Oczekiwał, że będą dla niego wsparciem. A musiał odpierać w tym momencie, w tej swojej tragedii, ich oskarżenia. Jakie uczucia mógł żywić względem nich? Może był rozczarowany ich postawą. Może postanowił, że jak się to kiedyś wszystko skończy, to nie będę miał już z tymi ludźmi nic do czynienia. Poszukam sobie innych, lepszych, którzy okażą mi się wsparciem. I tak się zastanawiam czasami, czy może to nie nasze słowa. Znamiennym jest tutaj to, co Pan Bóg każe zrobić Hiobowi. I mówi, gdy rozmawia z Hiobem, w 42 rozdziale, w wersecie 10, przeczytamy taką myśl, że Pan zmienił los Hioba wtedy, gdy stawiał się za swoimi przyjaciółmi. Aby nie została żadna zadra w sercu, żadne nieporozumienie, żadna niezgoda między Hiobem, to Hiob miał się modlić o pomyślność swoich przyjaciół. Miał stawiać się za nimi. I myślę, że to jest dobra lekcja również dla nas. Zapamiętajmy ją sobie. Jeśli pragniesz mieć spokój w sercu, jeśli pragniesz Bożego błogosławieństwa, to musisz modlić się za tymi, których postawą byłeś rozczarowany, którzy skrzywdzili cię wtedy, gdy oczekiwałeś pomocy. To jedyny skuteczny środek, który oczyści twoje serce. Wieki później Pan Jezus w Ewangelii Mateusza mówił w piątym rozdziale, w wersetach 44 i 45, mówi: miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tymi, którzy was krzywdzą. Błogosławcie tym, którzy was prześladują. Argumentując, bo i Ojciec wasz zsyła błogosławieństwa na wszystkich ludzi. Czym różnilibyście się od pogan, którzy pozdrawiają tylko swoich, którzy witają się tylko swoimi? Tak, to prawda. Chodzenie z Chrystusem wymaga wyrzeczeń, wymaga odwagi, wymaga poświęcenia. Jak mówił Pan Jezus, każdy, kto chce iść za mną, niech bierze krzyż swój każdego dnia i naśladuje mnie. Kończąc, chcę przywołać jeszcze jeden przykład samego Zbawiciela. Z tym samym pytaniem, czy mógł być rozczarowany uczniami, apostołami, narodem, do którego przyszedł, przywódcami religijnych tamtych czasów? Czy mógł być rozczarowany postawą tych, którzy ślubowali mu wierność aż do śmierci? Za każdym razem mógłbym powiedzieć tak. W każdej sytuacji mógł oczekiwać czegoś innego. Ten, który leczył, który uzdrawiał, ten, który przynosił ukojenie, pomoc, przebaczenie. I tam, gdy ważyły się losy, gdy miano wybrać Barabasz czy Jezus, gdy lud miał wołać, czy ci, których uzdrowił, ci, których uleczył, nie mieli wołać Jezus? Jezus? Myślę, że mógł być rozczarowany. A jednak Biblia pokazuje nam Pana Jezusa jako Boga miłości, przebaczenia, łaski. Boga, który każdego dnia pragnie okazać nam miłosierdzie. Dlatego w Słowie Bożym Jezus jest nazwany przyjacielem grzeszników i celników.
Gdy nasze spojrzenie spocznie na krzyżu, na którym zawisł Chrystus, z krzyża można było usłyszeć słowa przebaczenia, słowa modlitwy. Nie, ja wam odpłacę. Poczekajcie tylko, aż przyjdę. Ale czytamy: Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I choć te słowa w pierwszym znaczeniu rozumiemy jako prośbę o przebaczenie tym, którzy krzyżowali, którzy krzywdzili w tamtym chwili, ale myślę, że to są również słowa, które dotyczą nas wszystkich. Panie, przebacz im. Gdzie jest to modlitwa za mną i za Tobą? I po raz kolejny Jezus w tej modlitwie zapewnia nas o swoim przebaczeniu, o swojej akceptacji dla nas. Bo On wie, że jesteśmy tylko słabymi ludźmi. I On wie, że nas kocha. I że tak bardzo Go potrzebujemy. I może dziś jest rozczarowany Tobą. Może jest mną. Może jest rozczarowany upadkami, które towarzyszą naszemu życiu. Może naszą obojętnością, naszą letnością. Ale On ciągle i ciągle zaprasza nas do społeczności z sobą. On wie, że nie ma innego ratunku. Jak tylko w Nim. I nikt nie zdoła odmienić naszego serca, jak tylko On. To jest nasz wzór. Dlatego życzę sobie wam, drodzy, owej relacji z Bogiem, która odmieni nasze życie. Która sprawi, że pokochamy tych, którzy nas krzywdzą. Będziemy się modlić za tymi, których postawą jesteśmy rozczarowani. I wreszcie, że staniemy się tacy jak nasz Zbawiciel. Amen.